Dziękuję Wam, drodzy nauczyciele, pedagodzy, pracownicy szkoły, za poświęcenie, czas i cierpliwość, za cały ogrom przekazywanej wiedzy, pomocne dłonie i za gorące serca. Pięknie napisał Cyprian Kamil Nowy. Wszystko, co wielkie, jest wielkie przez serce. Swoją wdzięczność za trud włożony w nasze wychowanie, za dar nauki i cierpliwe, wspaniałe przewodnictwo na trudnej drodze zdobywania wiedzy pragniemy wyrazić poprzez ten program magisterski. Uczenie z jego dziotrą się podróżą. Uczyć znaczy mieć wpływ na życie wielu i pomagać w wyciąganiu wniosków z ciągłych lekcji. Ale uczyć dobrze, znaczy umieć wnieść tą miarę do życia wszystkich, z którymi się człowiek styka. Wierzyć w to, czego się uczy i w tych, których się uczy. Dobry wychowawca, który nie wpłacza, wyzwala, nie ciągnie, znosi, nie upiata, kształtuje, nie dyktuje, uczy, nie żąda, zatykuje, przeżyje bez dziećmi wiele natchnionych chwil. Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział. Nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał. Nie żeby go wszystko troszeczkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało. A kiedy minie czas? A kiedy minie czas i miną lata? I nie wiem, ile lat upłynie nawet, gdy przyjdzie rozwiązywać trudną sprawę. Wrócą do nas słowa spośród ławy. A jeśli sami staniemy w środku klasy i pierwszy zrobimy ręką znak, przypomnijmy sobie tamte szkolne czasy i to, że właśnie tę literę trzeba pisać tak. A kiedy staniemy u rozstajny róg i będzie nam ciężko w niejednej chwili, zrozumiemy, że spłacić trzeba wielki dług i wytrwamy, jak ci, co kiedyś nas uczyli. Sprawki, co tkwią gdzieś w mojej pamięci cieniu. I nieraz sami wspominam.
dużo, trochę dobrej chęci i może serca, ciut, albo wielki. Jeżeli są gdzieś na tym świecie święci, to u nas w szkole jest ich bardzo wiele, a nazywają się nauczyciele. Nauczyciel mozolnie pomaga w zdobywaniu wiedzy. Dzięki niemu miałcy są modernice tego świata. Matematyczne labirynty są do rozwiązania, a wzory chemiczne czytelne. Nauczyciele wzbogacają nasz język bardzo prawidłową i piękną włoszczyznę. Znajmują nas z pięknem naszej okolicy i naszego kraju. Dzięki nim poznajemy pokolenie naszej historii i kultury. Nauczyli mnie też, że nie można się załamywać, że trzeba walczyć do końca, że nie każdy problem jest tak straszny, jak nam się wydaje na początku. Pomogli mi otworzyć się. Dzięki nim zrozumiałam też bardzo ważną rzecz. Nawet jeśli wszyscy popatrzą na ciebie z góry, zawsze znajdzie się osoba, która zobaczy w tobie coś wyjątkowego. Myślę, że każdy ma swojego nauczyciela, takiego, którego szanuje i który na zawsze pozostanie głęboko w zakamarkach jego pamięci. Powiem wam o nim najprościej, wasz przyjaciel. Świat otwiera przed wami na osieszek okno w dusznej chacie. On pierwszy pod bardak zaprosi cię nieprzyjazne, serce drogie jasne Mickiewiczowskie i Zosi, rycerz idący w boju ogień. On wam wyjaśni, że to H2O. Poprowadzi was przez ogrody, gdzie rośnie dobro i zło. On wam pokaże wysokie cele, do których iść trzeba z wolą popartą. Zdejmijcie czapkę przed nauczycielem, bo warto. Życzymy jasnych dni i ładów duszy, prostej ścieżki i porządku.